Tak się zrobiło, jak postanowiłem umyć kurki w zmywarce. Jak dobry był to pomysł, widzicie. Oczywiście trzeba było to zmienić. Tak to będzie wyglądało, gdy skończymy zabawę. Dodałem tu jeszcze dodatkowy efekt, tak by pokazać, jakie są możliwości. Zaczynamy od szlifowania. Nie staramy się zedrzeć wszystkiego do zera, po prostu matujemy lekko szlifując papierem ZIA 320. Przyznam, że na pomysł tej naprawy wpadłem, gdy chciałem kupić nowe kurki, ale zażądali ode mnie tylu informacji, jakbym brał kredyt na dom. Wygląda na to, że system będzie tak dokładny, że niebawem do kupna papieru toaletowego trzeba będzie podać PESEL i średnie zarobki. A przecież najważniejsze w papierze, żeby dobrze zbierał, prawda? Po szlifowaniu przemywamy zmywaczem i wycieramy czyściwem, przygotowując element do podkładowania. Dwie cienkie warstwy podkładu w zupełności wystarczą. Tu się o korozję nie musimy martwić, chodzi wyłącznie o przyczepność. Zwilżamy ZIASOFT 600 i delikatnie matujemy element, starając się dotrzeć do wszystkich zakamarków. Od tego zależy, czy nam wierzchnia powłoka nie odpadnie. Po wszystkim znowu zmywać czyściwo. Teraz czarny mat, tak by dokładnie pokrył całą powierzchnię. To może być dowolny preparat, na przykład wasz kolor samochodu, felgi, czy cokolwiek wam zostało po naprawie. Zamawianie materiałów specjalnie na kurki to ekstrawagancja, no ale jeśli ktoś sobie życzy. Ja teraz dodaję efekt specjalny karizmę, dosłownie trzy psiknięcia, a zobaczycie, jak fajnie na końcu wygląda. Ostatnim etapem jest nałożenie lakieru bezbarwnego. Dwie, trzy warstwy i cały czas uważamy na zacieki. To jest przykład, ale w analogiczny sposób możemy naprawić dowolne elementy i to niekoniecznie plastikowe. Nawet jeśli ktoś jest tak skąpy, że wyjada dziurki z obwarzanków, to może zrobić naprawdę fajne i nietypowe rzeczy, które cieszą oko z materiałów, które zostały po naprawie. Zero dodatkowych kosztów. Zagospodarowujemy materiały, bo to zawsze jakoś tak jest, że zostaje nam po różnych pracach sporo takich skrawków, które później prześladują nas w piwnicach czy garażach. Walają się po kątach, a po pewnym czasie nawet nie wiemy, co to i jak to. Wielokrotnie trzymałem coś w ręku i zastanawiałem się, co też mi dziadek dał w spadku, nie mając bladego pojęcia, skąd się to wzięło. W tym konkretnym przypadku użyłem dodatkowo efektu karizma, ale to tylko dlatego, by pokazać, jak to wygląda, bo konieczne tu nie jest. Mało tego, żona po zobaczeniu efektu rzuciła się na kurki ze ścierką, bo była przekonana, że są tłuste. No cóż, każdy widzi po swojemu, ale chyba jest ogólna zgoda, że teraz jest lepiej. Zresztą ocencie sami. Widać, jak wygląda płyta z tymi obrzępionymi kurkami. Ten z lewej, już zrobiony, wygląda jak Lamborghini przy trabantach. Takich rzeczy, które szpecą oko, jest sporo, a kupno nowych często nie jest proste. Dodatkowo jest frajda i można podreperować ego. No i przecież są rzeczy, których wymienić nie sposób i wtedy taka naprawa jest jedynym wyjściem. Tu już widzimy, jak wygląda kompletna płyta. Karizma jest odpowiedzialna za te zielono-czerwone połyskujące punkciki. W przestrzeni kuchennej średnio to widać, ale w słońcu efekt jest bajeczny. Dlatego na samochodzie wygląda to lepiej. Ten konkretny efekt najlepiej się prezentuje na ciemnych tłach, dlatego jest natryśnięty na czarny mat i polakierowany.